Teraz powinna być walka wieczoru również, oprócz tej walki oczywiście Marcia Ziętka, pomiędzy Wojciechem Bartnikiem, brązowym medalistą Mistrzostw Olimpijskich z Barcelony w 1992 i dziewięciokrotnym mistrzem Polski w wadze ciężkiej, w wadze półciężkiej, a Marcinem Neimanem, który... dziesięciokrotnym, tak? A Marcinem Neimanem, który podejmuje wszystkie wezwania. Do tej walki jednak nie doszło. Tydzień temu na konferencji powiedziałeś, że uważasz tą całą sytuację za komedię. Powiedz, jakie jest twoje zdanie, bo przecież przygotowałeś się 6 tygodni do tego pojedynku. Muszę powiedzieć, że moi przyjaciele uważają go za wielkiego pajacyka. Nie wiem, czy to słusznie, czy niesłusznie, ale pajacyka, dosłownie pajacyka. Nie chcą wymawiać jego nazwiska, imienia. No cóż, ja jestem nowicjuszem w tej dyscyplinie nowej, którą chciałem podjąć jakby od dzisiaj, czyli kickboxing w Formule K1. Cóż, nie ma go tutaj dzisiaj. Szkoda, myślę, że zawiódł nie tylko kibiców kaliskich, ale również w całej Polsce. Ale podobno była odpowiedź Marcina Neimana na twoje dwa jajka, które podarowałeś mu oczywiście troszkę zaocznie podczas konferencji. Ja myślę, że jestem przekonany święcie, że w życiu bym tych jajek mu nie dał, bo nie lubię kpić, żartować z nikogo. Ale muszę powiedzieć, że jego zachowanie naprawdę zasugerowało na to i myślałem, że podejmie wyzwanie, podejmie nawet ryzyko, powiedzmy nawet, ale będzie tu walczył, będzie tu pełna hala, gdzie dzisiaj jest wypełniona w 1/3. Jest dużo ludzi, jest dużo kibiców. Myślę, że oni też przyszli na to, żeby zobaczyć ten pojedynek.